Witam wszystkich serdecznie. Robimy retest akumulatora, który był w odcinku prędzej w szorcie. Jak widać, zasilanie jest adekwatne, jest poniżej 12 V, mimo że z tyłu mam podłączony panel fotowoltaiczny, który cały czas działa. Mamy podłączonego Conwaya. Damy sobie test. Rozpocznij test. Kolejny krok. Tu dajemy sobie nagrywaj. I muszę teraz szybko odpalić samochód. Bo coś tu się dzieje nie tak. Okej. Jak było słychać, na pewno troszeczkę niedobrze kręci już silnik, dlatego robię ten test. Muszę zobaczyć, co się dzieje. Na pewno wiem, że się coś dzieje nie tak. Napięcie spadło do 6 V. No, 5,2. Ja sądzę, że nie do końca to jest wszystko ok. Jak będziecie chcieli, to zrobię uzupełnianie płynów w tym akumulatorze. Już było to poruszane prędzej. Było to poruszane prędzej i raczej będzie trzeba wykonać ten test z napełnieniem płynów i zobaczymy, co się poprawi. Możemy jeszcze sobie test obciążenia robić, tego jeszcze nie próbowałem. Tutaj mamy test ładowania. Nie robiłem jeszcze tego, więc jest okazja. Zobaczymy, co się będzie działo. Tu sobie włączymy zaś nagrywanie, tak żebym wiedział, co się działo w razie W. Tylko że, aha, muszę dać dalej, a później te obroty utrzymać, bo wiem, że jest problem z zasięgiem. Tam było odliczanie jakieś, zobaczymy, co mi tu pokazuje. 14,5. 14,4. Zobaczymy, co test pokaże. Napięcie bez obciążenia. Obciążeniem, krętnienie, spoko. I raczej alternator jest ok. Problem będzie z akumulatorem, a raczej z tym, że nie ma płynu, bo woda wyparowała z niego. Dobra, tutaj możemy to raczej wyłączyć. Więc co? Taki test praktyczny Conwaya. Plusy, minusy, fajne funkcje, fajnie odczytuje niektóre dane. Minus jest na pewno taki, że jest naprawdę krótki zasięg. Jak próbowałem mieć tablet w środku, żeby robić te wszystkie testy, niestety mi się traci zasięg. Może, że to jest kwestia, że to na tablecie robię, a nie na telefonie. Ciężko mi powiedzieć, no na pewno lipa trochę. Z tego miejsca, gdzie tutaj stoi samochód, jestem w stanie odczytać BM6. Spróbuję podlinkować również film do tego sprzętu. No, BM6 sobie lepiej radzi, na pewno. Jak chodzi o zasięg. Conway, no, funkcjonalny, ale z krótkim zasięgiem. Chyba tyle w temacie.
Spróbuję zaraz może wyciągnąć jednak ten akumulator i trochę do niego dodać. No nie jestem zadowolony, w ogóle nie jestem zadowolony z tego, jak silnik kręci. Więc coś muszę z tym zrobić. Mam jeszcze jeden zapasowy akumulator, ale spróbuję dać szansę temu. I lecimy z tematem. Idę zrobić rozruch. Zobaczymy, co pokaże test. Co tu pisze? Proszę najpierw włączyć silnik. To lecimy. Szybki test przed wyjazdem do pracy. Proszę uruchomić silnik. Przygotowane wszystko jest. Nie wiem, czy w dobrej kolejności. Jak coś, to mi napiszcie później w komentarzach. Jak słychać, coś naprawdę zaczyna nie domagać. Dlatego... Okej. No i tego się nie spodziewałem, ręczny nie miałem dociągnięty. Dobra, telefon raczej będzie ok. A co z testem? Nie wiem, czy się nawet wykonał ten test. Zobaczymy za jakiś czas. Jak będę miał wyniki, to wam pokażę.